się przyda. To też sobie wezmę. I to... Sam! Co ty kombinujesz? Po co ci to wszystko? Przestraszyłaś mnie! Poduszka! Co? Do czego ci ona? Wszystkie sławy mają swoje produkty! Mów dalej. Pomyślałem, że moi fani chcieliby mieć coś samowego. Kubeczek! Albo breloczek! Oj, Sam! To nie taka zła myśl! I mam pewien pomysł. Świetnie! To ty zacznij, a ja przemyślę nasz biznesplan! Cześć! Dzisiaj zrobimy coś niesamowitego. Będzie to prawdziwa sitodrukarka. Tak się cieszę, że mi pomagasz! Zaczynajmy już! Wy też jesteście gotowi? Dajcie łapkę i subskrybujcie nas, jeśli tak! Su, możemy już zaczynać! Zrobię wszystko, żeby sprzedawać swoje wydruki! To będzie baza naszej drukarki. Musi być solidna. Wzmocnią ją trzy ścianki. Uważajcie z gorącym klejem. Bazę zakryjemy od góry kolejną częścią z tektury. I dalej składamy sitodrukarkę. Pamiętajcie, że klej jest bardzo gorący. Dodajmy więcej ścianek. I ostatnia. Tę część przyklejamy na górę. Hop! Baza jest już gotowa. Przejdźmy do następnej ważnej części naszego projektu. Zrobimy prostokątną ramę na te części. Zacznijmy! Ta rama pomoże w nanoszeniu obrazu wprost na kalkę. Okej. Przenoszenie obrazu! Coś mi się przypomniało! Zaraz wracam! I już! Przydadzą nam się dwie takie. A teraz jeszcze to! O, Sam! Pomogę ci! Tworzenie linii sprzedaży jest ekstra! Szczególnie, gdy pracuje się z przyjaciółmi. A właśnie, wymyśliłeś już logo? Co dokładnie będziemy drukować? Dobra, czas pokazać! Mój geniusz designu! Och, kreatywność! Odetnijmy odstającą kalkę. Uważajcie z nożyczkami. Słuchaj, Sam, co powinno przedstawiać twoje logo? Jak to co? Mnie? Interesujące. A może coś innego? No, moja miłość do słodyczy, projektów, kreskówek. Masz dużo zainteresowań. Teraz przydadzą się... Tada! Małe śrubki. Pierwsze logo powstało w 1900 roku. Przedstawiało psa Nipera, który słuchał głosu zmarłego pana na gramofonie. Serio? Pies zrobił logo? 100 lat przede mną! Nie, brat właściciela psa zauważył jego zachowanie i zrobił mu zdjęcie. Potem zaniósł je do firmy, która produkowała gramofony. Rysownikom tak się spodobało, że zrobili z niego logo. Fajnie, prawda? Jak ci się podoba? Wow, świetny Sam, naprawdę. Wkrótce nam się przyda. Na razie zrobimy mechanizm zamykający naszej sitodrukarki. O, to wygląda jak strzałki. Mam pójść o tam? Te, jak je nazwałeś, strzałki, trzeba połączyć kilkoma wykałaczkami. Dociskamy teraz do tektury. Uważajcie, nie ukłujcie się. Teraz możemy złożyć całość. Bułka z masłem. Proszę bardzo. Odetnijmy nadmiar szczypcami. Zachowajcie ostrożność, dobrze? Wyszło nam takie coś. Teraz przyklejamy. Wiem, co dokładnie. Siak! Połączmy te części w całość. Przyda się jeszcze jedna wykałaczka. I już. I jeszcze raz bierzemy szczypce. Ciach! Ciach! A oto i nasza ruchoma część. Przykleimy ją do tej małej platformy. Nie żałujcie kleju. Ta część drukarki będzie się ruszać. A te części przyklejamy po bokach. Hop!
Odwróćmy całość do góry nogami. Teraz przyda się rama. Proszę bardzo! Czytasz mi w myślach! Dajcie kciuka mojemu ulubionemu pomocnikowi. Spójrzcie, jak idealnie pasuje do ramy. Klik! Idealnie! Wiesz, z moim doświadczeniem myślę, że myślisz szybciej niż ja. Bo tak jest, Sam. Teraz złożymy bazę naszej sitodrukarki. To jedna z najciekawszych części projektu. Powinna być solidna, prawda, Sam? No i proszę. Nie tylko solidna, ale i piękna. Sitodrukarka musi być kolorowa. Zaraz wracam. Gdzie on znowu poszedł? Prawie zapomniałam. Jeszcze sznurek. Zawiązujemy o tak. Przykleję kilka dodatkowych części, żeby całość była solidniejsza. Chodź no tu. Tę część wkładamy do korpusu. No i proszę. Sup, baza gotowa? Znalazłem ozdoby. O, super. Ale mógłbyś mi pomóc w pracy. Żaden problem. W czym mogę ci pomóc? Trzymaj. Możesz przykleić łożyska do tych kwadracików? W mgnieniu oka! Ciach! Tak to się robi! Mówiłem! Jesteś magikiem! Teraz musimy złożyć wszystko w jedną całość. Chciałabym już ją przetestować. Będzie świetna! A Sam w niebo wzięty. Teraz bierzemy dwa silniczki. Hop! Ekstra. Drugi zainstalowany. Idziemy dalej. Teraz montujemy baterię. Patrzcie, wszystko gotowe. Włóżmy baterię do środka. Wyciąłem pozostałe części. Dzięki, Sam. Ostatnie dodatki. Gotowe. Został ostatni krok. Druk samego zdjęcia. Nareszcie! Teraz przyda się twoje logo. Już po niej idę. Kładziemy ramę nad zdjęciem i ostrożnie odrysowujemy logo markerem na kalce. Całkowicie zapomnieliśmy. Na czym wydrukujemy logo? Już ja wiem na czym. Chyba nie na mojej koszulce. W życiu poszukam czegoś innego. Oj, Sam. Ja w tym czasie pokryję kalkę specjalnym roztworem. To nasz częściowy rezultat. Przejdźmy do najciekawszej części. Trzymaj! To będzie idealne do druku. O, faktycznie! Świetna torebka! Upiększmy ją. Nasuwamy. Hop! To działa! Wow, ale super! Teraz dodamy farbę. Ostrożnie wlewamy. O tak! Wlej więcej! Moje logo musi być najfajniejsze! Dobrze! Droguj się, złotko! Nie mogę się doczekać! Gotowy zobaczyć rezultat?
nie rozumiem. Tylko odwód? Co z kolorami i wszystkim innym? Już się robi. Dodajmy koloru. Logo będzie wyjątkowe. Zupełnie jak ja. To na pewno. Obwód dobrze się wydrukował. Ale dodajmy nieco barw. Co powiesz na ten kolor? Daję okejkę. No to jedziemy. Widzę, że naprawdę znasz mój gust. Ufam ci bezgranicznie. Więc zostawiam cię na chwilę. Zaraz wracam. Dobrze, nie zawiodę cię. Chyba nieźle wyszło. Ta ta ta, ta 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 ta. Toż to dzieło sztuki! Świetna robota! Wiesz, mam wielu fanów i chcę zrobić dla nich coś fajnego. O nie! Nie, 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 nie! Nawet mnie nie proś! Pa, kochani! O co ci chodzi? To potrwa tylko rok!